Słuchajcie, nasz przyjaciel chiński nie przestaje mnie zaskakiwać, a z tych serii tanich falowników off-gridowych pojawił się falownik o jeszcze większej mocy na fazę. Ładowarka 6 kW, czyli 120 A przy 50 powiedzmy voltach, czyli w systemie 48 V, no i 7 kW mocy wyjściowej. No, ciekawi mnie, jak będą kształtowały się straty własne tego inwertera, ponieważ no, praktycznie o 20% została mu podniesiona moc. Ciekawe, jak będzie wyglądała jego energokonsumpcyjność i zapotrzebowanie. Model dostał nowy design, pojawiły się jakieś zaokrąglenia na obudowie, troszeczkę bardziej to obudowa estetyczna, ale generalnie wygląda wszystko bardzo podobnie jak w tych modelach mniejszej mocy, czyli tych 5 kW. No i zobaczymy, jak będzie to urządzenie mruczało. Zrobimy mały teścik, próbujemy go w ogóle uruchomić, odpalić, zobaczymy, czy to działa, czy nie działa, jakoś go szybko skonfigurować. Jak wiecie, mam obsesję na punkcie strat własnych różnych urządzeń. Właściwie jestem przekonany, że gdyby świat troszeczkę bardziej skoncentrował się właśnie na ograniczeniu strat, znacznie szczęśliwsi. O, już widzę pierwszą zasadniczą różnicę. Jako że producent przewidział, że przez ten terminal, czyli złącze DC akumulatorów, może się okazać, że będziemy potrzebować prądu nawet 120 A, czyli gigantycznego prądu. Pojawiły się nowe terminale zaciskowe, czyli już nie dokręcamy śruby, tylko musimy sobie przygotować zacisk oczkowy pod przewód i to przewód sporej średnicy. Pozostałe złącze na tym falowniku wyglądają tak samo. Złącze do komunikacji, złącze do podłączenia panelu fotowoltaicznego, no i wyłącznik. Jak wygląda panel sterowania? Panel sterowania znamy, co prawda jest on w innym miejscu. Ale co ciekawe, nie mamy przycisków i bardzo dobrze, bo tamte przyciski w tym mniejszym modelu 5-kW oraz ten 2,5-kW miały taką tendencję, że zaciągały kurz tędy. Próbujemy to podłączyć i spróbujemy to tak skonfigurować, żebyśmy mogli wyciągnąć wniosek co do autokonsumpcyjności tego urządzenia. Jak będzie wyglądało nasze stanowisko pomiarowe? Podłączymy go do zasilania przez taki prosty watomierz. Podłączymy amperomierz. Przewody milimetr kwadrat, no nie pozwolą nam na pełne obciążenie z akumulatorów, natomiast wystarczające będą do tego, żeby wyciągnąć wnioski co do autokonsumpcyjności. Ponieważ akumulatory mam dość daleko oddalone i przewód połączeniowy nie jest zbyt dużej średnicy, nie będziemy go tutaj obciążać z akumulatorów, spróbujemy go sprawdzić tylko, jak się rozkładają te moce, jak my to wszystko podłączymy. Na razie jeszcze akumulatory są odłączone, także tutaj bezpiecznie możemy się posługiwać tymi przewodami. Przewód plusowy, przewód dodatni z akumulatorów. Na wejście amperomierza przewód minusowy amperomierza, czyli dalej plusowy z akumulatorów podłączamy oczywiście do plusa. Przewód minusowy z akumulatorów podłączymy oczywiście do minusa. Do tego wszystkiego jeszcze, żeby określić moc, potrzebujemy zmierzyć napięcie na akumulatorach. Spróbujemy się tu jakoś w tą naszą plątaninę wpiąć. O. Konfiguracja szyny prądu stałego zasilanej z akumulatora wygląda następująco. Przewód dodatni z akumulatorów wchodzi do amperomierza. Amperomierz w zakresie pomiarowym 20 A. Tak możemy bezpośrednio mierzyć prąd dość duży, 20 A, bez dodatkowych boczników. Wchodzimy do plusa na szynie DC akumulatorów. I minus oczywiście z naszych akumulatorów gdzieś tam z garażu. Sprawdźmy, czy to na pewno ten przewód. Tak, tutaj mam, co prawda akurat kolor zmienia mu się z czarnego na czerwony, ale to nie ma znaczenia, sprawdziliśmy, że wszystko w porządku. Jak podłączony woltomierz? Oczywiście do pomiaru mocy będziemy potrzebowali również napięcia. Plus woltomierza wpięty jest bezpośrednio w plus akumulatorów, już za amperomierzem, i minus woltomierza wpięty jest do minusa z akumulatorów, czyli mamy sprawdzone. Podłączymy falownik do sieci. Dobrze by było sprawdzić, na którym przewodzie mamy tak naprawdę fazę. Tutaj zauważyłem, że bardzo ciekawa rzecz pojawiła się w terminalu połączeniowym. Nie wiem, czy będzie widać. Wewnątrz, oprócz śruby, dostaliśmy jeszcze blaszkę, która daje możliwość podpięcia linki zdecydowanie bezpieczniej, bez tulejki. Wtedy mamy dobrze sprasowany przewód, a śruba dokręcająca, dociągająca przez odpowiednim momentem nie kaleczy przewodu. Czy to jest drut, czy to jest linka. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ktoś się tego w końcu nauczył. Oczywiście nie są to nowe rozwiązania, natomiast w tych tanich urządzeniach chińskich, no, by to powiedzieć, nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Także tutaj wszystko w porządku. A jak nasza magistrala dla panelu fotowoltaicznego wygląda? Panelu dzisiaj nie będziemy podłączać, ponieważ nie to jest celem naszego filmu, ale widać, że blaszka tam również jest, także tutaj możemy linkę spokojnie podłączać. Właściwie nie obrobioną, nie polecam, ale jeśli ktoś nie ma tulejek zaciskowych, tragedia się nie stanie.
nie skaleczymy tego przewodu na pewno. Tak więc kontynuujmy. Sprawdzimy, na którym przewodzie mamy przewód fazowy. Zasilę nasz falownik przez proste urządzenie pomiarowe, takie domowe, do pomiaru mocy. I zobaczymy tylko, który przewód nasz jest przewodem. Zróbmy to tak, jak producent chce. Oczywiście na wyjściu będzie to miało drugorzędne znaczenie, bo kwestia koloru kabli jest już kwestią umowną. Odłączymy, żeby bezpiecznie dokręcić przewody do terminala. Sprawdzamy, czy siedzi. Siedzi. Proszę zobaczyć, blaszka naprawdę powoduje, że uchwyt jest pewny. Co jeszcze? Musimy podłączyć sobie tutaj wyjście. Czy mamy jakiś kabel wyjściowy? Chyba mamy. Jest przewód wyjściowy. Przewód wyjściowy też wyposażyłem. Dokładnie taki sam miernik, żebyśmy nie mieli wątpliwości, czy układ pomiarowy jest taki sam. On oczywiście może dawać niedokładny pomiar, ale tak samo niedokładny pomiar. Zakładam, że tak samo niedokładny pomiar. Często mówię Wam o dokładności pomiaru z tego powodu, że musimy być świadomi, że pomiary nie są wykonywane dokładnie. Właściwie jako ciekawostka podpowiem, że najdokładniej wykonywanym pomiarem jest pomiar czasu oczywiście. Natomiast pomiary wszystkie wielkości fizycznych, no nie dość, że uzależnione są od producenta, to i od zasobności naszego oczywiście portfela. Im przyrząd bardziej dokładny, czyli wyższej klasy dokładności kupimy i będziemy o niego dbać, tym dokładniejszy pomiar uzyskamy. No dobrze, co? Spróbujemy się już podłączyć. Mamy w tej chwili podłączoną linię zasilającą. Jeszcze nie do sieci. Mamy wyjście i mamy obwód prądu stałego. W tej chwili pójdę do garażu podłączyć akumulatory. Chwilę mnie nie będzie. Mam nadzieję, że wrócę. I tak, widzimy, że napięcie z akumulatorów mamy podane 50 V. Prąd nie płynie żaden. No nie płynie żaden, bo urządzenie jest wyłączone. Spróbujemy je zatem włączyć. Gdzieś tu był włącznik. Coś tu pika. No i widać, że coś działa. Falownik się wzbudził. Czy on przypadkiem nie próbuje ładować akumulatora? Nie próbuje ładować akumulatora. No tak, nie może ładować akumulatora, bo nie ma z czego. Wyłączone. Wyłączone. No to cóż, trzeba podłączyć. Fazę mamy sprawdzoną. No, widzimy, że już napięciu na zewnątrz powinno się pokazać. I czy się pokazało? Słoneczko świeci, sąsiadów fotowoltaika walczy. W związku z tym, proszę zobaczyć, z akumulatorów ciągniemy prawie 1 amper przy 50 V. Czy pobieramy jakąś moc z sieci? Proszę bardzo, pobieramy tam jeszcze 25 W, 48 W strat własnych idzie w tej chwili z akumulatorów. 25 W z sieci, no 70 W. W sumie w tej chwili nasze urządzenie bierze na to tylko, żeby pracowało w białowym. Nie obciążamy go niczym. No jest to nasz w tej chwili leń. Nic nie robi, a jeść chce. No dobrze, spróbujemy go może obciążyć. Zobaczymy, jak się będzie kształtowało obciążenie. Przygotujemy mu na początek nie lada zadanie. Spróbujemy kołynkę indukcyjną włączyć. Ale nie na biegu jałowym. Damy mu 800 W. Zobaczymy, czy te 800 W będzie pracowało. Widać, że straty własne pokrywane są falownika nadal z akumulatorów. Tu się nic nie zmieniło. Około 50 W pobieramy z akumulatorów. A ile pobieramy teraz z sieci? 1069, 580. No cóż, kuchenka indukcyjna ma to do siebie, że nie ciągnie cały czas tej mocy. Ciężko będzie to porównać. Spróbujemy teraz zwiększyć tą moc, tak żeby ona nie modulowała. Będzie łatwiej zaobserwować, co my tu mamy. 1293. A na wyjściu 1254, 1255, 40, 40 W gdzieś nam ucieka. Ciekawe, co się dzieje. Wiadomo, co się dzieje. Potrzeba energii na przegonienie tej elektroniki. Widać, że falownik zapewnia sobie z baterii no prawie 50 W i 45 W na przegonienie przy... W tej chwili jaką mamy moc pobieraną? W tej chwili mamy, nie wiem, czy to widać, ostro słońce świeci. Zaraz woda się zagotuje, to no, się zabawa skończy. Widzę, że jest 1200 W i musicie mi w to uwierzyć. Może coś tam delikatnie widać, 1200 W. Około 40 W straty mamy na tym, żeby przegonić ten nasz prąd przez elektroniczny układ tego falownika. No praktycznie 100 W straty mamy w tej chwili sumarycznie. My, oczywiście jeśli świeci słońce, układ jest zasilany z panela, to te 50 W możemy uznać za nieistotne. Natomiast jeśli nie świeci to słońce, a korzystamy w trybie, w off-gridzie z tego naszego wynalazku,
no to te 50 W może nam albo załatwić akumulatory, albo po prostu je rozładować, kiedy dłużej słońca nie będzie. I 25 W bez wydzielania mocy i 50, no w tej chwili już 45, minimalnie moc się zmniejszyła. No, no to możemy powiedzieć, że przez kilka dni akumulatory nam się rozładują. 50 W straty mocy tylko na to, żeby urządzenie chodziło, to mamy 1,2 kWh na dobę. A w sumie niedużo, jeśli akumulatory na to pozwalają, na rozładowywanie się małym prądem, no to możemy powiedzieć, że nie jest aż tak źle. To urządzenie należy do wyjątkowo tanich rozwiązań chińskich, a pomimo tego to jego straty nie są aż takie gigantyczne. Gdzieś ostatnio na forach pojawiają się bardzo piękne falowniki off-on-gridowe, trójfazowe, w których straty własne sięgają, jeszcze oczywiście takiego nie badałem, ale straty własne sięgają 200, nawet 400 W. To jest dla mnie nieakceptowalne. Wolę tego nie mieć, niż wiedzieć, że 5 kWh na dobę mam straty własnej. Szczególnie, że dla normalnego gospodarstwa domowego, które nie ogrzewa się i nie grzeje ciepłej wody prądem, 5 kWh powinno wystarczyć na dobę. Zobaczmy, co o tych stratach własnych pisze producent. Wydajność 95%, bateria naładowana, ale oczywiście nie doszukamy się informacji. Dobrze, może byśmy go tak spróbowali wyłączyć z sieci. Zobaczymy, czy obciążymy go na przykład małą mocą tylko z akumulatorów i wtedy ewentualnie jakie straty własne tego urządzenia pojawią nam się na obciążeniu z samych akumulatorów. Jeszcze nie wiem, jak on dokładnie jest skonfigurowany i czy pozwoli pracować bez sieci. A wyłączymy, zobaczymy. Przez taki przypadek możemy zasymulować. W tym przypadku konfiguracji bez napięcia sieciowego nie pracujemy. Dobra, czyli mamy teraz taki tryb pracy, że mamy odłączoną sieć, odłączony solar, no bo go nie ma. Czyli z samego akumulatora podajemy napięcie, mamy 230 na wyjściu. Kuchenka pobiera 0,5 W, pomimo tego, no jasne, ta elektronika przecież musi nas czuć. No i spróbujemy. Przepraszam cię bardzo, ale potrzebuję ten czajnik. Dziękuję. No i na tym chyba zakończymy test, bo drugiego czajnika nie mam, ale nie poddajemy się, spróbujemy zrobić to inaczej. To szybko podmienimy sobie odbiornik, puścimy piłę, mam nadzieję, że nikt w międzyczasie sobie paluchów nie przetnie. No tak, piła prądu nie pobiera, ale działa, można coś uciąć. Zaraz sprawdzimy, w jakiej my tu jesteśmy konfiguracji. 4 ampery probiera z akumulatorów nasz, czyli około 200 W. Na biegu jałowym to jest możliwe dla tej piły. 140, tu mamy 4 razy 5, prawie 200, czyli około 50 W na stratę własne. Zobaczymy, co pokaże nam wyświetlacz, jaką to ma moc. I proszę zobaczyć, co pokazuje nam to wyświetlacz, 156 W na wyjściu, 142, mogą to być różnice, o których mówiłem, że pomiary mogą być niedokładne, 4 ampery, 50, 200, by wszystko wypasowało. Czyli mamy 200 W poboru, 50 W straty własnej na przegonienie tej elektroniki w tej chwili przy poborze 200 W. No i 153 W mamy, które pobiera piła. A zobaczmy, czy damy radę coś uciąć. Ten dąb nie jest zbyt przychylny maszynie. Teraz palce sobie poobcinam i będzie. Zobaczymy, co tam widać przy zwiększonym obciążeniu na prądzie. Mamy w tej chwili, widać, 4 ampery. Ustawię jeszcze voltomierz. 50 V, 49,5. Wiadomo, że będzie spadało i spróbujemy ją trochę bardziej obciążyć. Jeszcze
przysiąd. Zobaczymy, jak się zachowuje ten przyrząd. Tutaj widzimy szybszą reakcję. I tak sobie tnę i tnę, na szczęście w dobrej stronie. No dobra, urządzenie działa. Urządzenie działa, chyba możemy wyciągnąć pierwsze wnioski. 50 W, musimy wiedzieć, że on pobiera zawsze. Czy to dużo, czy mało? Tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko zależy od skali, od tego, jaki procent wykorzystujemy. Możemy oczywiście jeszcze zrobić eksperyment, przełączyć się na sieć, przełączyć mu tryb i spróbować odpalić tą maszynkę, taką samą maszynkę z sieci. Zobaczmy, czy coś dacie, jakiś wniosek będziemy mogli dodatkowy wyciągnąć. Dobra, jest włączone zasilanie. 50 W straty własne cały czas ciągnie z akumulatora. No i proszę bardzo, w tym trybie przełączył się na bypass. Ile my tu z sieci pobieramy? 201 W. Ile oddajemy? 176. I 35 W w tej chwili bierzemy z akumulatoru. Widać, że bilans tej energii się zmienił. O, to jest oczywiste. Bilans strat własnych się zmienił. Na korzyść, właściwie nie na korzyść, tylko na część. Może wyłączę. No, zobaczymy, jak będzie się eksploatował. No, zobaczymy, jak będzie urządzenie pracowało. To jest raczej dobra informacja. Zobaczymy, jak urządzenie będzie funkcjonowało. No i cóż, do dzieła.